twój ideał kobiety? No nie, w Polsce mamy wiele pięknych kobiet. Ja powiem wam szczerze, że mógłbym tu wymienić wiele pięknych kobiet w Polsce. Śmiało, śmiało. No, w takim klasycznym polskim pięknem można nazwać Małgorzatę Foremniak, panią Joannę Trzepiecińską. Także to jest kilka takich, ja wiem, flagowych przykładów polskiego piękna. Dojrzałe. No ale to wiesz, piękno kobiece się nie starzeje, także. To prawda, to prawda. Ale jeszcze bym parę, tak? Jeszcze bym parę przykładów podał, takiego klasycznego, piękna słowiańskiego, polskiego. Zresztą niekoniecznie słowiańskiego, bo moja narzeczona ma na przykład korzenie ze Sri Lanki. Masz narzeczoną? Tak, tak. Nie wyczytałam tego nigdzie. No bo to o czym tu czytać? Czy myślisz o założeniu rodziny? To jest pytanie od ciebie czy od internauty? O, od internautów. Ode mnie. Niech będzie. Nie, nie myślę o tym. Jeszcze nie czujesz się tak. Jeszcze mam, to dużo, nie mam za dużo innych myśli na głowie. No to o czym myślisz? Co ci tak zaprząta głowę? Nie, no ja sobie oczywiście żartuję. No, nie, po prostu nie planuję. Nie planujesz. Póki co takich rzeczy. Muszę zapytać o to. Co łączyło cię z Jolą Rutowicz? Jola występowała w tym programie, w którym ja. Po programie zgodziłem się wziąć udział w jednym żarcie z Jolą i to wszystko już. Polegającym na czym? Na tym, że miałeś ją tam chyba bronić przed Jakimowiczem. Nie, to akurat nie był żart. Widzisz. Nie, no to był po prostu żart, który ja nie wiem, jak można w tak idiotyczne. No to jest właśnie tabloidowa informacja. Poza tym to było wtedy, gdy tyle kłamliwych rzeczy na mój temat się ukazywało w tych mediach tabloidowych. Gdy miałem propozycję takiego żarciku, z przyjemnością się zgodziłem, no bo jak ludzie chcą fajnych wiadomości, no to jakby to dostanę fajnego newsa. Byłem przekonany, że to będzie fajny żart. Okazało się, że ludzie wierzą we wszystko. No, to, że ja pamiętam również informację, że wieloryb płynął Wisłą do Bałtyku. Również to tego typu prasa podawała tego typu informacje i ludzie i wtedy wierzyli w to, że Joli zginął konik, także no, nie ma problemu, no, mogą wierzyć w co im się podoba. No. Być może, dobra, szkoda prądu, naprawdę. A ten romans Joli i Jakimowicza był prawdziwy? Tak. Tak? Tak. A co sądzisz w ogóle o Joli jako o osobie? No w porządku, dziewczyna. Mhm. Dobrze, kolejne pytanie od internautów. Czy lubisz występować? To wszystko były pytania od internautów. Teraz kolejne. Czy lubisz występować w programach rozrywkowych? Jak jest dobra rozrywka i zabawa, to lubię. A po co w nich występujesz? To też jest kolejne pytanie. Czy ze względu, no z jakich powodów? Po to, żeby się tylko dobrze bawić? No, u mnie to jest dosyć poważny argument. Ja lubię się dobrze bawić, więc. Kasa? Kasa. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. A w Tańcu z Gwiazdami chodziły plotki, że miałeś wystąpić w poprzedniej edycji. To już była prawda? Dostałeś propozycję? Gdzie jej widziałaś, że chodziły? No, na Pudełku. No dobra. Także czerp dalej, moja droga, informacji z tego portalu. Musiałam się. Będzie wszystko dobrze. Musiałam, wiesz, zaglądać do wszelkich źródeł. Czyli nie dostałeś propozycji udziału w Tańcu z Gwiazdami? Nie. A gdybyś dostał, to byś się zgodził? Nie. A w jakimś programie o śpiewaniu, na przykład polsatowe, nie potrafię tylko śpiewać. Nas dwoje, jak oni nie śpiewają. Nie potrafię śpiewać. Ale Pudzien też nie na potrafię przykład śpiewać, nie potrafię tańczyć. Recytowałem, grałem w teatrze jako 14-latek. Nawet pochwalę się, grałem z panią Emilią Krakowską w jednym spektaklu. Także recytować potrafię, ale nie potrafię śpiewać i tańczyć. No ale Pudzien też nie potrafi. Na kontrabasie jeszcze potrafię grać. Bawił się dobrze, wiesz, chociażby właśnie ze względu na to, żeby dobrze się bawić. Ale czy ty rozmawiasz z Pudzianem, czy